Słuchajcie wszyscy. Jestem w punkcie zbornym. Czas uratować Betę i Gaję. Lecimy dalej z Horizon Forbidden West. Gotowi na finał? No to zaczynamy. Mamy jeszcze pomówić z towarzyszami i już pójść do punktu zbornego na finał. Najpierw jeszcze tutaj Erendzik. Co tam u ciebie? Nadszedł czas. Nie sądziłem, że kiedyś wyruszę, by wytłuc bandę nieśmiertelnych. I to z kosmosu. Już prawie słyszę te pijackie piosenki. Przy okazji powinniśmy chyba pogadać o synach Prometeusza. No wiesz, bo ich tropiliśmy. Oczywiście, jeśli masz czas. Chociaż synowie Prometeusza... Przyprowadził cię Varl. Cieszę się. Dzięki. Te Varl. Nie wiedziałem, że miał siostrę. Odkryłem to tuż przed waszym wyjściem do Gemini. Byłem, szczerze mówiąc, przerażony, że jakoś zawalę tę misję. Więc mieliśmy się, wiesz, napić, ale tylko jednego. I gadaliśmy o rodzinach. O Vali, Ersie, stracie i zemście. Twojej pomocy. Wiesz, nie wychyliliśmy tego kufelka, który obiecałeś w obręczy. I nigdy nie wspomniałeś, jak twoja siostra uciekła z pałacu króla. Nigdy nie było czasu. Świat się ciągle walił. Lepszej chwili nie będzie, o ile chcesz. O kurczę. No dobra, dobra. Napijemy się czegoś, napijemy. Ale jeszcze taka mała uwaga. Jeśli jakieś wątki zostały niedomknięte, to dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jakiś bonus po finale, bo teraz idziemy już do finału, już jest hype na finał, ale jakiekolwiek wątki, może z kimś pogadać, jakieś dodatkowe rzeczy, to dajcie znaka w komentarzu, czy coś jeszcze takiego zostało. Jeśli twój nie działa jak trzeba, możesz wziąć jeden z zapasowych. Ta mała pluskwa dorobiła się własnej woli. Uratowała mnie przed omnibotami. Wolałbym jej nie zostawiać. Poza tym pasuje do mojej stylowy. No pewnie, że do niej pasuje. Może czas w końcu wychylić ten kufelek? Tak. To znaczy, tak, jasne, pewnie. A... To jak Ersa uciekła z pałacu szalonego króla słońca Jirana? Cóż, najpierw musiała przeżyć krąg słońca. Podczas wojny Kardża każdego dnia wrzucali tam więźnia. A po co? Żeby ci ginęli jak jakieś ofiary walcząc na arenie. Oni z kolei myśleli, że to ułaskawi pozostałe obłąkane maszyny. Ha! Gdy była kolej Ersy... Kardża pomyśleli, że padnie, jeśli poślą wyjątkowo wiele maszyn. Ale się mylili. Pokonała je wszystkie. Przy okazji załatwiła kilka pustułek Jirana. Szalony król słońca był chyba pod wrażeniem. Uznał, że będzie zabawnie, jak zrobi z niej służącą. Bawiło go poniżanie dziewczyny. Pamiętam, że o tym wspominałeś. Tak poznała Avada, pomógł jej uciec. Tak, ale żaden zwój Kardża nigdy ci nie opowie, w jaki sposób młody książę przeszmuglował Ersę poza pałac. Wiedział, że najlepszy sposób to by Ersa wtopiła się w tłum. Więc zdobył wszystko, co potrzebne do przebrania jej za arystokratkę Kardża. Pachnidła, welon i tak dalej. Zakładam, że nie była tym zachwycona. Ale wiesz co? Ersa wolałaby przebić się przez strażę walcząc gołymi rękami, zamiast umalować sobie oczy szajsem Kardża. Lecz Avad nalegał, że to jedyna szansa, więc się zgodziła. Pod jednym warunkiem, że on też musiał się przebrać. Zmusiła Avada do przebrania się? Uperfumować i upudrować jak dziewczę. Ersa mówiła, że wyglądał znacznie lepiej niż w koronie. To musiał być zdecydowanie pamiętny widok. Poza tym wyszło idealnie. Nie tylko wydostali się z pałacu, ale też zapłacili kupcowi za transport do granicy i tyle ją widzieli.
Miałeś rację. Takich rzeczy najlepiej się słucha przy piwie. Jak wszystkie takie historie. No to nieźle. Chyba powinnam się zbierać. Zobaczymy się w miejscu spotkania. Przyjdę z młotem w ręku. Inaczej tego nie widzę. No to ekstra. Piwko jeszcze przed bitwą. Z każdym porozmawiamy. Chyba ostatnia okazja. Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi. Walka z zenitami nie będzie łatwa. Aloy, nic z tobą nie jest. Przynajmniej nie jesteś w tym sama. Dzięki. Zdaje się, że lepiej ci się układa z Erendem. Ma okropny gust muzyczny, ale przeprosił za wyśmiewanie mojego plemienia. A to piwo, którym się zachwyca, nie jest złe. Chociaż i tak spuszczam łomot za te ciągłe remisy w sparingach. Tylko nie obij go za bardzo. Wszyscy tutaj trenują, pracują razem. Ale gdyby nie Varl, nie byłoby tego. Wiesz, jednej nocy, nim wyruszyłaś z Varlem do kotła Gemini, zauważył, że nie mogłam zasnąć. Chodziło o misję. On chyba też się denerwował. Więc zabrał mnie pod kopułę Gai. Pokazał hologram Ziemi, który znaleźliście wcześniej w placówce Zenitów. Usiedliśmy. I patrzyliśmy. Myślałam, że pieśń Ziemi to punkcik na wielkiej kuli. Że każdy zakątek musi tętnić życiem. I wszystkie obawy zniknęły. Ot tak. Brakuje mi go. Wiem. Wszyscy tutaj trenują, ale gdyby nie Wiem. Muszę. Dobra. Iść. Dam znać, jak będę gotowa ruszyć. Zanim pójdziesz, chciałabym cię o coś poprosić. Co takiego? Powierzając mi ten fokus, zapewniłaś mi najwyższe powołanie, jakie znają Utaru. Jak polegnę w bitwie, chcę, żebyś to ty zakopała moją sakiewkę. Zrób to, proszę. Co? To jest dla mnie bardzo ważne. Postarajmy się wszyscy wrócić. Dobrze? Żeby nikt nie zginął, no bez przesady. Ojeju. Spięta? Skłamałabym, mówiąc, że zupełnie się nie martwię. Plan się powiedzie, tylko skupmy się na zadaniach. Racja. Cieszę się, że z nami jesteś, Alvo. Dziękuję ci bardzo. Dobrze, że dziedzictwo nas połączyło. Kto by pomyślał, że spotkam prawdziwą przodkinię? Ej, tak staro wyglądam? Kotalo będzie cię chronił w bazie Zenitów. Nie boję się. Wiem, że Kotalo spełni swój obowiązek i ja także. Jeśli czeka nas śmierć, to chociaż u boku bratniej duszy. Jeśli można, to wolałabym, żebyście oboje przeżyli. Postaramy się o tym pamiętać. Czy po wszystkim wrócisz do siebie za ocean? Nie wiem. Im więcej o tym myślę, tym bardziej się denerwuję. Ale jak wrócę, nie mam pojęcia, czy pozwolą mi zatrzymać fokus od ciebie. Albo jak ukażą za przeglądanie ewidentnie zabronionych danych. Nawet gdyby dane mi było kontynuować pracę jako wróżbitka, czy mogłabym pozwolić na to, by prawda o przodkach została pogrzebana przez Radę Nadzorczą? Czy odważyłabym się rzucić jej wyzwanie i narazić bliskich? Lub stracić Federę? Kim jest ta cała Federa? To inna wróżbitka. Doskonała. My byłyśmy rywalkami w Akademii.
Nienawidziłam jej. Ale granica między nienawiścią a miłością jest cienka. Zbliżyłyśmy się, a potem trafiłam do ekspedycji. Obiecała, że na mnie poczeka, ile tylko będzie trzeba. Sprytnie. Lepszej nie znajdzie. Nie jestem pewna. Ja tak. Reszta powinna narobić dość kłopotów Zenitom, żebyś mogła spokojnie włamać się do ich sieci. Ale na wszelki wypadek pospiesz się. Czego dokładnie powinnam szukać, Aloy? Nie wiem. Najlepiej prawdy. Powinnam już iść. Poczekam w umówionym miejscu. Niech prawda prowadzi ku zwycięstwu. Dobrze, Alva już... Połączenie ogniw na dole musiało uruchomić te hologramy. A, tu mamy trzy podzespoły, tak? Co tam, Kotalo? Mistrzu? A więc, jak się czujesz w związku z naszą misją? Nie znam do końca twoich planów, ale nie szkodzi. Dlatego będę iść za tobą do końca, jakiegokolwiek. Dziękuję, Kotalo. Dobrze, że mieliśmy okazję się poznać. Zjednoczyłaś nas. Jestem ci za to wdzięczny. Nie porozmawialiśmy jeszcze o wydarzeniach w Gemini. Nie było nic do dodania. A co do Varla, gdyby był Tenaktem, otrzymałby honorowy pogrzeb w Gaju, pośród największych wojowników naszego plemienia. Jego czyny były godne dziesiątki. Kiedy stoczymy walkę, każę wyryć wspomnienie o nim na mojej skórze, aby wciąż żyło. Czułby się zaszczycony. Odkąd zaprzestałeś treningów? O czym myślisz? Bastion, Kulurut i to, że trzeba cudu, jeśli mamy przeżyć w bazie Zenitów. Postaram się nie zawieść. Wiem, że nie zawiedziesz. No to do zobaczenia. To będzie zaszczyt. Dla mnie też, Kotalo. Jeszcze mamy rozmowy, tak? O, jeszcze jesteś. Pani Zenitka. Chciałabyś jeszcze porozmawiać? No, czy nie jesteś podwójnym agentem czasem? Czas na mnie. To ja zacznę ostatnie przygotowania. Dobra, czyli tutaj trzeba było podejść. Jeszcze Silence i Regala, nie? Dobra, tu powinien być Silencik. Wspaniały. Potrzebujesz czegoś? Coś jeszcze? No, wryj dać mogę dać. Pójdę już. Jak uważasz? Ciekawy ten Silence, ale... On dobrze kombinuje, on dobrze kombinuje. Dla siebie. Tu wszystko, tu wszystko. Tu idziemy jeszcze na dół, nie? Gwiazdy mogą być też słońcami? To nie ma sensu. Kolejna gadka? Wspaniale. Dobra, jestem. Przyszłaś potrząsać klatką. Zostawię cię. Zatem wrócę do ostrzenia broni. Okej, czyli wszyscy. Pomówiono, tak? Pomówiono, czyli widzimy się teraz w punkcie zbornym i tam już chyba wszystkich przywołamy. Ale jaja. Plan jest następujący. Załatwić zaległe sprawy, a potem wezwać ludzi do ataku na bazę Zenitów. Okej, jesteśmy. Wezwij towarzyszy. Jeśli ruszysz dalej, czeka cię zamknięcie w osobliwości i na czas trwania tej misji z
Stracisz dostęp do otwartego świata. Rozumiem. Bez odwrotu. Słuchajcie wszyscy. Jestem w punkcie zbornym. Czas uratować Betę i Gaję. Rozumiem, Aloy. Jesteśmy w drodze. No. Początek. Początek końca. Aloy. Gdzie pozostali? Zaraz za nami. Pan Jajogłowy nie mógł znieść podróży w gromadzie. Wszyscy są? To zaczynamy. Tunel. Pradawna droga ucieczki ze starych ruin na wyspie. Kiedy odkryłam, że prowadzą cały czas pod wodą, to uznałam, że przydadzą się w sytuacji takiej jak ta. Dlatego ukryłam to przed resztą. Idziemy? Szkoda, że nie ma mniej cuchnącej drogi, żeby dostać się do bazy. Zgoda. Przestań, spokojnie. Nadal jej nie ufam. Tej Tildzie, ale zobaczymy. Może będzie mi głupio. Oto wieża startowa. Plac nie pozwala się dobrze ukryć, więc jedyna droga wiedzie tamtędy. Na straży będą drony widma. Co gorsze, posiłki mogą dołączyć z hangarów. Dobrze. Alva, Kotalo, do roboty. Dokąd idą? W ważne miejsce. Erend, idziemy. A wy czekajcie wyżej, na wszelki wypadek. Myślę, że to dobra taktyka. A co ona zrobi? Niedaleko są czujniki. Gdy się tam włamie, zakłócę sieć i pozwolę uniknąć wykrycia. Ale nie na długo. No to zaczynajmy. Jeszcze jedno. Połącz mnie proszę z Betą. Sam dźwięk. Aloy. Czekaj. Idziemy po ciebie. Wiesz, co masz robić. O ile ty także, Aloy. Spokojnie. Do zobaczenia. Uważaj. Idziemy. Kurde, ale techniki. Dobra, rozpoczynamy. Ja zrobię, co się da, by ukryć naszą obecność. Dobra, dobra, rozpoczynamy finał. Idziemy do wieży startowej. Towarzystwo, za mną. Tym się zajmuję. To zły rodzaj amunicji na nią. Dobra. Bardziej są wrażliwi na... Nie, po jednym. Po jednym na te same. No to ja sobie tutaj tego łuku mogę użyć, nie? Pięknie. Dawaj jeszcze raz. Kapitalnie, dobra. I lutujemy wręcz teraz. To słaby punkt. Aloy, możesz walnąć to kwadrat. Spoko, spoko. Elegancko. Rewelacja. Dobra, ta padła. W szybciej żyłach krąży, co? No. Jest git, ale damy radę z tymi widmami. Dobra, to już ledwo zipie. Kurde, chciałbym jeszcze... Nadymasz lodowy.
Chciałbym jeszcze tutaj po prostu wręcz zawalczyć, ale widzę, że się nie da, to po prostu luta. Dobra. Teraz sobie weźmiemy łuczek szybko. Ten będzie ok. Fantastico. Użyj kwasu! Rozpuść pancerz! Ha, się jarzę! Ha! Nie spodoba się jej to! Uwielbiam ten młot! Dobra, elegancko. Już zrobione. Chyba ich mamy. Chyba masz rację. Dobra, pięknie, ale to się przyda. Tutaj te... Ta jaskinia pomoże nam przedostać się przez ten grzbiet. To idźmy do niej. Te jagody będę zbierał, bo tutaj na finał... Tego się sporo przyda, nie? Już nie będzie prawdopodobnie żadnych skrzynek. No ale dobra, zbieramy. I zaraz idziemy, Eren, spokojnie. Gdzie teraz? Tutaj górą. Jeszcze jest nadymacz lodowy, też coś może być, się przyda. To co? Góra, nie? Chodź, Erend. Ważna misja. Co jest w tym plecaku? Metalowe cegły? Aloy, Alva i ja zbliżamy się do regulatora. Raportujcie. Dobra, pięknie. Tutaj amunicja. Strasznie weźmiemy tu jest. Weźmiemy sobie zwykły. Nie martw się. Obronię cię. Spokojnie, Erend też potrafi walczyć. Chciałbym tak szybować. No to znajdę sobie inną drogę. Co ty mówisz? Kurde, Erend. Może ci drabinę ogarnę, co? Dobra, pięknie. Mnóstwo martwych maszyn na tej wyspie. Zabiliśmy ich mnóstwo, gdy wylądowaliśmy. Złom po nich może teraz ci nadaje się do wspinaczki. Wybacz, Erend. Kurde, zostawiliśmy go na chwilę. Bierzemy wszystkie, żeby mieć tutaj fulla. Walcz albo... Dobra, jest kolejna. Atakują Aloy! Kill ją! Możesz walnąć to kwasem? Nie, mogę! I teraz oszczepę. Sprytny ruch! Boom! Easy. Jeszcze raz! Kurde, jaki zadowolony ten Eren. Dobra, takie widmo to tam. Na parę hitów. Właśnie po to tu jestem. Kurde, on też pomaga. A zobaczmy jeszcze ten łuk. Kurde, drugie, nie? Drugie widmo gdzieś tutaj. Zo chyba zapewnia nam wsparcie ogniowe. Zo chyba nieźle strzela. Lepiej niż Oseram. Znalazłaś coś? Ta. Fajnie. Dobra, gdzie teraz ekipa? Tutaj na górę. Działko niszczyciela. Zmęczony? Tak. O! Tak! Wykorzenić! Gdybyśmy tego nie mieli, byłoby śmiesznie. Zrobione. To nie piwo! Te widma! To dobra zabawa! Zajmiemy się regala! Tymi. Ruszaj! Truchu, ale jaja, tu mamy przejść? Szczelinę. Nie znoszę burzo ptaków. Ale martwy może być przydatny. Dobra. Pamiętasz stare dobre czasy, gdy jedynym zmartwieniem była możliwość zniszczenia południka? Wiesz, zamiast całego świata. No ta. Dobre czasy. O kurde. Tutaj co? Jest jakieś widmo? Jest. Więcej widm. Zaatakuję. Więcej widm. Ale mamy dobre uzbrojenie. Naprawdę dobre uzbrojenie. Nie ma się czego wstydzić. Tu tą legendarkę teraz. Cała naprzód tam. Pomóc ci, Aloy? Możesz. Dobra, teraz tego kwasówką.
superancko. No zobaczmy jeszcze teraz, jakbym tym przylutował. Też nieźle. Dobra, pięknie. Zobaczmy te zaawansowane. Pyk. Ach, szkoda. Szkoda, że nie dostał, ale ktoś tam oberwał. Plazmą. Nie mam czym strzelać. Plazmą zawsze. Dobra. Mamy, mamy. Nie ma problemu. Dajemy jeszcze te kule. Super. Ojojoj. Dobra, unieruchomiony. Teraz spróbuję zwykłym łukiem. Jeszcze na pełnej pompie. Let's go. Damy radę. A też nawet nieźle bije. No, nieźle bije. Uda, ale bitwa. Dobra, to już nam się skończyło. Spróbujemy jeszcze oszczepu na koniec. Dobra, tego już nie ma. Wzięło i wybuchło. Kurde, serio? Spoko, spoko, jest okej. Kurde, uspokój się. Aloy, możesz walnąć to kwasem? Nie trzeba, przecież to tam parę strzałów i go nie ma. Chociaż... To dla ciebie. Widzę, że trzeba. Widzę, że trzeba. Patrz, jak to się rozpuszcza. Dobra, kwasik to i elo. Dobra robota, Elo. Przynajmniej tutaj. Chodźmy dalej. Dobra, idziemy na górę. Chyba tutaj, co? To jeszcze bym sobie wziął. To się przyda. My mamy tak zaawansowane te... Po tej skale. ...bronie, że dajcie spokój. Że tu trzeba zbierać ten... cały szlam. Trzeba się wspiąć za ten róg. Postaram się nie narzekać. Okej, gdzieś tutaj. Widzę drogę. Nie zatrzymuj się. Szybciej się nie... Spoko. W porządku? Tak jakby. Okej, idziemy na drugą stronę. Dajesz radę, Eren? Nieźle. Dobra, zejdźmy. Tutaj troszkę trzeba nazbierać. Tych gumi jagód, super. Już są do góry. Więcej niż zdołamy pokonać, to pewne. Hej, Aloy! Dobra, dostał. Kwas, dostał. Chodź tu! Przefantastycznie! Nie będziemy się skradać. Żyj długo i pozabijaj swoich wrogów. Ale easy. Spoko. Powinno być git już teraz. Czekam na ciebie. Użyj kwasu. Rozpuść pancerz. Ale on ma cały czas kwas, wiesz? Eren, on ma cały czas kwas. Gotowe. Chodź, po kamieniu. Reszta raczej kontroluje sytuację. Dobra, pięknie. Mamy tu jeszcze jakieś... O kurczę, jagody. Jesteśmy z Alwą na pozycji. Do roboty. Wysadzić regulator. Chwilę, muszę odpalić ładunki. Dobra, dobra, ja się tutaj przygotuję, bo tego używamy oszczepów i tego, nie? Ale to myślę, że na razie wystarczy. 20 jeszcze mamy... tych jagód, nie? Damy radę, damy radę. Ale powiem wam, że wyzwanie jest. Alwa i Kotalo wykonali zadanie. Pora na betę. Aloy. Chyba mamy kłopoty. Cokolwiek planujesz dla powstrzymania tych widm, lepiej zrób to teraz. Ja niczego nie zrobię. Tylko Beta. Dajmy jej trochę czasu.
czasu, którego nie mamy. Dawaj, Beto, dawaj, dawaj. Co to jest? Nasza armia! Chyba przyciągnęłaś ich uwagę. Bardzo sprytne. Kazaliście Becie wpuścić Hefajstosa do macierzy drukarkowej bazy. Która jest szybsza i potężniejsza niż jakikolwiek kocioł. I może tworzyć maszynę, kiedy tylko chce. Chodź, do wieży startowej, zanim rozpęta się tutaj piekło. Twój manewr, jakkolwiek sprytny, oznacza, że Hefajstos uciekł ze swego więzienia. Na pewno przedostanie się do sieci kotłów. Raz go złapaliśmy, powtórzymy to. A może znajdziemy sposób na odtworzenie jego funkcji? Dzięki bazie danych Apolla. Kurde, co tu się wydarzyło? Cała armia. Ja cię kręcę, ale tam gromoszczęki. Takie byki. No, dają radę. Ale to było chyba jedyne wyjście, ale że udało się? Jeżeli nie przeżyjemy, wiedz, że żałuję jednego. Czego dokładnie? Całego tego wspinania. Z tej dużej skały moglibyśmy zrobić most na drugą stronę. Jasne. A tam kto jest? Regala? Nie wszystkie walczą z naszymi maszynami. Nie, bo inaczej byłoby łatwo i prosto. Dobra, zabij widma opcjonalnie. Mamy się tam przekraść. Nie wiem, czy to jest konieczne teraz. Zo i Whistle walczą z kolejnym widmem. Chyba sobie poradzą. Weź, kiedy będziesz potrzebować. Dobra, dobra, my musimy się tutaj dostać, nie? Wielki skok! Udało się przejść bez walki. Na prawo chyba. Dobra, bez walki. A teraz nie ma co, wystarczy tej walki już. Dotrzesz do wieży startowej przez hangar przed tobą. Niedługo tam dołączę. Dobra. Hangar jest w złym stanie, ale widzę wejście. Szybko, Aloy! I kolejna. Co tu się dzieje? Przeuważyłem. Jazda! Spoko, stąd możemy. Żyj długo, bo zabijaj swoich wrogów. Chcesz amunicji? Aloy! Dobra, pięknie. Możesz wpłynąć to kwasem? Regala przyszła. Nie wygrasz tej walki, krudożużla. Serio, Eren? Dobra. A, masz już. Na 100%, żeby padł. Chodźmy. Tutaj, Aloy. Gotowa iść dalej? Dobra, rewelacja. Tam jakiś blasterek. Kurde, silence jest. Dobra, wszyscy razem. Gotowi? Tu jeszcze się przygotujemy z oszczepami. Kosmiczny sprzęt. Wszystko git, co? A jak się tutaj przedostaniemy? O, dobra, już widzę. Jestem w takim szoku, że... No dalej, chodź!
nie! To śmierć, którą mi obiecano. Dalej! Nie serio? Regala zginęła? Niech Regala powróci w pokoju do cyklu. Błagam. Ona nie dbała o pokój. Przynajmniej zginęła na własnych warunkach. Nie była marionetką. W zapomnieniu wszyscy są równi. Aloy, było gorąco, ale Kotalo doprowadził mnie do węzła sieci. Próbuję wejść. Nie odpuszczać. Prawie jesteśmy w wieży. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. Jak tu wygląda? Nie no, to jest inny świat, to jest kosmos. Ale ta bitwa. Nie no, szok. Szok, ale na miarę finału, naprawdę. Dobra, jeszcze lecimy. No to jakieś sejfiki. Weźmiemy sobie może... Te wywary tutaj uszykuję. A teraz wiemy, kto robi to całe zamieszanie. Pupilka Tildy. Silence! Idą zenici! Zdejmiesz ich osłonę, proszę! Już się robi. Stój w miejscu. To bez sensu! Nie możesz nas zranić! Zrozum. Jesteście robactwem, które przypełzło do naszej piwnicy. Silence! Jeszcze chwilka. Może cię oszczędzę, jeśli wydasz Tildę. Chyba można też stwierdzić, że zrezygnowała ze swojego miejsca na stałe. A, jest. Nie? Nic. Dobrze. Dobra, ludzie. Odpalać! Czy mamy się was bać? Gerard nie może uciec. Nie mamy dużo czasu, nim przygotuje prom do startu. Jak to zrobi, będzie mógł wziąć Betę i Gaję na orbitę i na Odyseję, poza nasz zasięg. Musimy przejść tędy? Nie widzę innej możliwości. To wytniemy sobie drogę! Gotowi? Ruszaj na górę, chroń Gaję. Gerard jest mój. Ale miazga. Dobra, mamy punkt
i chwilę przerwy, wejść na szczyt wieży, to zrobimy już następnym razem i polecimy już do finału. Co by się nie działo, czy będzie 3 godziny, czy 8, polecimy już do końca. To jest epickie, to jest epickie, widzimy się. Może już jutro, myślę, że może dzisiaj, zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Tutaj kolejne filmy, mała przerwa. Lecimy już z zakończeniem następnym razem. Hej, hej, hej!